We wtorek 7 maja około godziny 7:40 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie otrzymał informację o prawdopodobnym podłożeniu bomby, która ma się znajdować na terenie zespołu szkół nr 3 w Dzierżoniowie. Na miejsce udały się zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa oraz policja. W związku z alarmami bombowymi na terenie naszego kraju, które miały miejsce w placówkach oświatowych, komendant powołał specjalny zespół minersko-pirotechniczny, który był przygotowany na tego typu alarmy. W dniu dzisiejszym na terenie 5 placówek naszego powiatu dyrektorzy na swoje skrzynki mailowe otrzymali tego typu informacje, w związku z czym policjanci natychmiast podjęli działania. Wszystkie szkoły na terenie naszego powiatu zostały sprawdzone, nigdzie informacja się nie potwierdziła. Jeśli chodzi o to, na terenie jakich placówek były te alarmy, dwa miały miejsce na terenie Bielawy. Były to w niepublicznym liceum ogólnokształcącym oraz w zespole szkół i placówek doskonalenia zawodowego oraz na terenie Dzierżoniowa w dwóch zespołach szkół, w zespole szkół nr 1 i zespole szkół nr 3 oraz w drugim liceum.